Jesteśmy po drugiej walce wieczoru, niestety przegranej dla Mariusza Radziszewskiego na gali Octagon 5 w Ostrawie. Trener Łukasz Zaborowski i Marcin Wrzosek, który nie był akurat w narożniku, ale byłeś... Z drugiej strony. Tak, to oszukałem. Okej. Pojedynek w zasadzie wygrany dla Mariusza Radziszewskiego, zakończony w takich dosyć kontrowersyjnych okolicznościach, gdzie sędzia przegrał po ciosach. Tak naprawdę, no wiadomo, tłum już skandował, bo był za Gaborem, za lokalnym zawodnikiem, ale tych ciosów tam nie było, tak? Nie widać, ja nie widziałem akurat, bo byłem w takiej pozycji, że Mariusz zasłaniał te potencjalne ciosy. Wy widzieliście, że ich nie było, tak? No nie, no każdy... Nikt tego nie widział, bo powiem ci tak, jeżeli jeszcze tam by w tym, to nie było 50 na 50 i potem Mariusz go naruszył, wpadł w niego i po prostu obalił go i coś tam się stało i tamten go trafił mocniej i sędzia przerwał, to była pełna dominacja przez dwie rundy. Mówić o tym, że Mariusz cały czas mówił do sędziego, że wszystko jest w porządku. To jest taka sama sytuacja jak w mojej walce z Romanem Szymańskim ostatniej na KSW. Też zadałem mu dużo ciosów z żółwia, które tak naprawdę nie były ciosami, które mogły skończyć walkę i sędzia prawowicie tego nie przerwał. W tej sytuacji sędzia pod wpływem krzyków tłumu, który zdecydowanie był za przeciwnikiem Mariusza, uległ presji i przerwał tą walkę. I to jest niesprawiedliwe. Mało tego. Sam teraz Gabor, jak byliśmy w szatni, to w szatni dawał wywiad po walce dla telewizji tej otwartej i powiedział, że był w strasznym szoku, że sędzia przerwał, nawet nie wiedział, dlaczego przerywa te ciosy, bo tam nie było tych ciosów i powiedział, że dokładnie, to na pewno nie był koniec i chce od razu Mariuszowi dać rewanż w następnej walce, na następnej gali, bo wie, że zasłużył i po prostu wie, że dostał ostre lanie. I teraz jest na noszach wywiedziony. Ta walka do tego momentu była na korzyść Mariusza. Zdecydowanie każdy, który zobaczył tą, widział tą walkę, widział to na własne oczy. Wiadomo, że tutaj są w większości jego fani, więc mu kibicowali, ale był pobity. Dokładnie. Spójrzcie na jego nogę, była dwa razy rozmiarów normalnej nogi. A jeżeli nie chcę rewanżu z Mariuszem, to ja chętnie w KSW 70 kg się spotkam w połowie i napierdolę mu za to. Dasz mu awans? A, no pewnie tak. Dam mu podwyżkę. W sensie, że on przyjdzie, wiesz, ligę wyżej, wiesz, co mi chodzi. Z mniejszej organizacji do największej organizacji w Europie. Tak. Zapytam o taktyczną decyzję Mariusza Radziszewskiego, który postanowił, no, w sytuacji, gdzie wygrywał, gdzie powalił właśnie po tej kombinacji. Możemy ją zaprezentować jeszcze z Marcinem, bo dobrze nam poszło. Zwolniony ten pies kolanem. To ja będę cię podnosił, tak? Tak. No nie, no nie oszukujmy się właśnie, Mariusz bił go tak, że wchodził latającym kolanem w niego, robił wszystko co chciał, high kickiem kończył, no i temat jest taki, że no co, no... Czy to była dobra decyzja, że poszedł do skrętówki? No nie, no zła decyzja, po prostu Radzik jak w pierwszej rundzie go po prostu obalał, dominował w każdej płaszczyźnie, to nie wiem, coś mu się... Nie powinien, jak on leżał na tej siatce półprzytomny, to powinien po prostu go dobić dwoma ciosami, a nie go obalać i pójść do tej nogi sobie. To był spowodowany po prostu adrenaliną po prostu, no. Ferm walki, wiesz, w pierwszej rundzie tak naprawdę ta noga mu strzeliła cała, bo ta kostka wisiała. Też dziwne, wisi mu kostka, nogę ma jak, piszczel ma jak dwa uda i sędzia nawet nie idzie do niego i nie sprawdza mu tej nogi. Gdzie on sam, że on ma złamaną nogę i jest na noszach wywalony. Ale też błąd puścić do skrętówki mógł być spowodowany tym, że już możemy zdradzić, bo jest po walce. Mariusz nastawiał się na skrętówkę w tej walce i dużo trenował tego elementu. Dużo robił tego... I po prostu poszedł za wyuczoną. No nie potrzebnie, ale no, bo mogło się to skończyć inaczej, byśmy teraz nie gadali. No zobaczymy, może zmienią to na ten no contest, ale na pewno będzie ten rewanż i tyle. Dobra, bardzo dziękuję w takim razie. Nie, to tak jak mówię, Gabor Boraros, jeżeli to oglądasz, zróbmy to. Dobra, dzięki bardzo. Dzięki. Chociaż pewnie na to nie zasłużyłeś, bo nie masz jaj.